Nieopodal miejsca, w którym Biała Przemsza wpada do Przemszy, znajduje się niewielkie osiedle o osobliwej nazwie Jęzor. Dzisiaj stanowi część miasta Sosnowiec, przez wieki natomiast związane było z jaworznicką parafią, jaworznicką ekonomią i miastem Jaworzno, stanowiąc jednocześnie przez stulecia przysiłek wsi Dąbrowa. W dzisiejszym odcinku więc o Jęzorze, o okolicznościach powstania osady, o tym skąd taka, a nie inna jej nazwa oraz o tym, jak to się stało, że Jęzor nie jest już dzisiaj częścią naszego miasta. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Jęzorze. Można oczywiście zadać pytanie, dlaczego Jęzor, skoro ta dzielnica nie jest już częścią Jaworzna, jest taką sąsiadującą z Jaworznem jednostką osadniczą, no ale właśnie ten Jęzor, który już od kilkudziesięciu lat jest poza Jaworznem, z Jaworznem jako takim jest bardzo związany, ponieważ przez całe stulecia należał do parafii jaworznickiej, należał jako przysiłek do Dąbrowy Narodowej, do ekonomii jaworznickiej i do gminy Jaworzna, a potem do miasta Jaworzna. Dopiero po II wojnie światowej został z Jaworzna wyłączony. Co interesującego jest w Jęzorze? No generalnie można powiedzieć, że Jęzor jako taki był integralną częścią Dąbrowy, czyli dzisiejszej Dąbrowy Narodowej. Przez całe stulecia był traktowany jako przysiłek tejże, czyli taka osada leżąca tuż w pobliżu albo po drodze właśnie do Dąbrowy. No ale historia Jęzora przede wszystkim wiąże się z młynarstwem, które tutaj funkcjonowało, ponieważ właśnie tutaj nad Białą Przemszą, którą mam tuż za swoimi plecami, koncentrowało się okoliczne młynarstwo i właśnie tutaj w okolicy Jęzora był ten Dąbrowski Młyn, który powstał mniej więcej w pierwszej połowie XVII wieku, tak jak i sama Dąbrowa, ponieważ Dąbrowa jako taka spośród tych stosunkowo najstarszych osad na terenie Jaworzna jest najmłodszą, bo to dopiero XVII wiek. Wiadomo, że w tamtym czasie tym jęzorowskim, chciało się powiedzieć, czy dąbrowskim młynem zawiadowała rodzina Sośnierzów. To nazwisko zresztą występuje czasami w formie Sośnicz. Był tutaj młynarzem w tamtym czasie Błażej Sośnicz, Sośnierz. Zawiadował tutaj tym gospodarstwem ze swoją żoną Reginą wraz jeszcze z wtedy niepełnoletnim synem Maciejem, ale Błażej zmarł i całe jego gospodarstwo przejęła właśnie Regina, która wyszła drugi raz za mąż przez, proszę Państwa, Macieja Jęzora właśnie. My o samym Macieju nie wiemy zbyt wiele. Wiemy natomiast, że osiadł tutaj. Z tą Reginą miał trzech synów i przynajmniej kilka córek. Natomiast chociaż on tutaj bardzo poprawnie i dobrze gospodarzył, założył tu chociażby karczmę, uprawiał rolę, to tak naprawdę ten Dąbrowski czy Jęzorowski, że tak powiem, młyn nigdy formalnie na rzecz rodziny Jęzorów nie przypadł. On tak naprawdę XIX wieku, do 1834 roku przynajmniej, był w rękach Sośnierzów, Sośniczów. I co prawda Jęzor zawiadywał tym młynem, potem jeden z jego potomków, na przykład Kazimierz Jęzor, i jak najbardziej. I Jęzor, Maciej Jęzor, który założył tu taką mini osadę wokół tego dąbrowskiego młyna, uchodził za bardzo dobrego gospodarza, to tak naprawdę formalnie tym młynem cały czas zawiadywała rodzina Sośnierzów. No ale jak widać, pan Maciej bardzo mocno się nie tylko wtopił, ale jeszcze wyróżnił w dodatku na tle tego lokalnego osadnictwa, że ta niewielka osada, ten niewielki przysiłek Dąbrowy, dzisiejszej Dąbrowy Narodowej, nosi nazwę od jego po prostu nazwiska, co wcale się tak często nie zdarza, bo przecież jakiś czas temu opowiadałem Państwu o Dobrej, która przecież dawniej nazywała się Baran, od czteropokoleniowej rodziny, która tam funkcjonowała i zawiadywała młynarstwem, ta nazwa zanikła. A Maciej Jęzor, mimo że pojawił się tu w XVII wieku, mimo że nie był tutaj formalnie właścicielem tego młyna ani osady, to jednak jego nazwisko przetrwało w formie nazwy miejscowej i funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Macieja Jęzora, ci jego potomkowie nadal zajmowali się gospodarką, nadal zajmowali się młynarstwem. W XVIII wieku jego potomkowie, można powiedzieć, dokonują takiego lokalnego eksodusu wzdłuż, czy właściwie w górę Koziego Brodu i Białej Przemszy. No na przykład wnuk Macieja Jęzora, Józef
jest pierwszym znanym z imienia i nazwiska młynarzem w Długoszynie, gdzie zresztą młyn przetrwał do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie, ale kolejni potomkowie Macieja Jęzora, idąc jakby w górę Białej Przemszy, zakładają kolejną osadę, która dawniej była zwana Borem. Dziś nazywana jest Maczkami. To właśnie te maczki, które leżą naprzeciwko Pasternika, naprzeciwko Góry Piasku tej Jaworznickiej. A skąd taka nazwa? No też ciekawe jest to, że potomkowie Macieja Jęzora bardzo szybko podpisywani byli w różnego rodzaju dokumentach pod nazwiskiem Maciek albo Maczek. Dlaczego? No bo byli to synowie Macieja, Maćka, więc byli to po prostu Maćki. Maćki, Maćkówny, Maćkowe i dlatego bardzo szybko jego potomkowie podpisują się właśnie takim nazwiskiem Maczek. No i na przykład przed 1760 rokiem ta kolonia na terenie dzisiejszych Maczek zwana była Maćki Bór, ale od roku 1760 ta niewielka kolonia to po prostu pierwotnie Maćki, a teraz Maczki, czyli można powiedzieć, że zarówno ten dawny jaworznicki Jęzor, jak i te dzisiejsze sosnowieckie Maczki są, proszę Państwa, bezpośrednio ze sobą spokrewnione. Natomiast jeżeli chodzi o młyn, no to jeszcze w roku 1827 zawiadywano, on był przez rodzinę Sośnierzy, on był określany jako młyn Sośnicz nad Przemszą. Jeszcze w 1834 Ignacy Sośnierz zawiadywał tym młynem w tejże właśnie okolicy, ale potem najprawdopodobniej familia ta opuściła ten teren, być może po prostu wymarła i historia rodu Sośnierzów na tym terenie wygasa. Ale tak jak już powiedziałem, to co jest interesujące, mimo że pobyt Macieja Jęzora, chociaż być może dożywotni, że tak powiem, był tu stosunkowo krótki, mimo że jego potomkowie bardzo szybko zmienili nazwisko, mimo że Maciej Jęzor nigdy nie był formalnie właścicielem tego młyna, to jednak nazwisko jego przetrwało i funkcjonuje do dnia dzisiejszego i dzięki temu pan Maciej niewątpliwie jako dobry gospodarz, no można powiedzieć, przeszedł do nieśmiertelności, do takiej, prawda, sławy ponadczasowej, ponieważ jego nazwa funkcjonuje tutaj do dnia dzisiejszego. Natomiast jeżeli chodzi o związki Jęzora z Jaworznem, no one są stosunkowo enigmatyczne, no proszę zwrócić uwagę chociażby na to, że Jęzor jest bardzo oddalony chociażby od Dąbrowy czy od samego Jaworzna. I już na przykład w roku 1938, a więc jeszcze przed wojną, pojawił się pomysł, żeby Jęzor wyłączyć z Jaworzna, no ze względu na kiepskie połączenia drogowe czy kanalizacyjne, czyli taką szeroko pojętą logistykę. Tylko że w tamtym czasie planowano Jęzor jednak przyłączyć do Mysłowic. Jednak wybuchła II wojna światowa, później trochę tą sprawę przespano, ale w roku 1953 dokonano takiej właśnie zmiany, aczkolwiek Jęzora nie przyłączono do Mysłowic, a przyłączono tenże do Sosnowca i ten stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Ale pomimo tego faktu związki historyczne wielowiekowe Jęzora z Jaworznem są bardzo wyraźne i bardzo mocne. Przez całe stulecia to była część jednak parafii i później miasta Jaworzno, a od 1953 roku jest to oczywiście część miasta Sosnowca, zresztą tak samo jak same Maczki, o których już wspominałem, czyli Jęzor i Maczki nie dość, że są ze sobą w sposób dosłowny spokrewnione, to zarówno jedna, jak i druga dzielnica w czasach obecnych jest częścią miasta Sosnowca.